rodzice, niezaufanie, rozwód, przemoc też, utrata jednego z rodziców. To jest przerażające, to są naprawdę traumatyczne przeżycia, nie tylko dla dzieci, ale też dla osób dorosłych, a jednak rówieśnicy, dzieci bywają bezlitośni. Tak, mamy też taki program z SOS, jestem z SOS, tak, hashtag jestem z SOS, który jest skierowany właśnie do rówieśników, dzieci doświadczonych tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, w jaki sposób, to są takie lekcje empatii i tolerancji, w jaki sposób nie odrzucać, żeby rozpoznać, w jaki sposób rozpoznać, bo mówimy o tym, oczywiście, że to się spotyka, a czasami tak naprawdę nie mamy pojęcia, że dziecko pod maską, no w zasadzie takiej normalności, uśmiechu, kryje jakiś poważny problem. I właśnie jest taki test, zbadać, rozpoznać, odnaleźć ten problem. Mówię o szkole wrażliwości. Mówię o szkole wrażliwości, bo pracujemy i z nauczycielami, i z dziećmi. Tak, z nauczycielami właśnie jest ta broszura, która pomaga tutaj rozpoznać wszystkie objawy. Że dziecko przyszło jako